Siemanko, jestem Luzek, witam was na kolejnym odcinku z Fordzy, specjalnym odcinku z Fordzy, gdzie będziemy robić ciekawą rzecz. Będziemy składać sobie z klocków Lego, z prawdziwych klocków Lego, McLarena Senny. Zobaczcie sobie, mam tutaj zestaw, który będziemy składać za moment. Zobaczcie sobie, jak wygląda ten McLaren Senna tutaj w grze, dokładnie. Jeśli nie widzieliście, to jest z najnowszego dodatku z Forza Horizon 4. Ci co nie wiedzą, to przypominam. Ja mam tutaj jakieś takie unikalne malowanie na nim. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że możemy sobie taki samochodzik zbudować w realnym świecie, kupując zestaw od Lego. I ciekawostką jest też to, że będę ten zestaw rozdawał komuś z was, a konkretnie patronom na moim Facebooku, na streamie w niedzielę. W tę niedzielę będę rozdawał ten wspaniały zestaw, który za chwilę sobie, mam nadzieję, że złożymy, nie wiem. Nie wygląda na zbyt skomplikowany. Żeby zostać patronem na moim Facebooku, wystarczy, że wejdziecie sobie w link w opisie tego filmu i będziecie musieli założyć konto na Facebooku, żeby potem wbić na streama i wziąć udział w losowaniu tego modelu. Taki model złożony przeze mnie, mogę go ewentualnie rozłożyć na potrzeby jakby niespodzianki. I dodatkowo jeszcze macie parę fajnych benefitów z okazji tego, że patronami na Facebooku zostaniecie. No, także co, ja się biorę do składania. Nie wiem, jak mi to pójdzie, zobaczymy, muszę wziąć was ze sobą, tutaj przy komputerze nie mam za bardzo miejsca, ale zrobiłem sobie inne stanowisko, więc chodźmy. Zabieram was ze sobą, zobaczcie. No i fantastycznie! Koszulki też możecie sobie nabyć w moim sklepie. Zabieramy ten zestaw ze sobą i idziemy. Zobaczcie, to już wszystko przygotowane. Będę nagrywał. Nie no, myślę, że to nie jest jakiś duży samochodzik, nie? Jest on raczej niewielkich rozmiarów, więc myślę, że szybko mi pójdzie złożenie jego. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaczynamy. Zobaczmy, jak mi to pójdzie. Zakładam rękawiczki, co by estetyczniej było. Dobra, zobaczmy. Tu trzeba nacisnąć. Się chyba naciska, tak? Czy nie? Tak. Kiedyś już składałem Lego, jest to fajna zabawa. Zresztą ja lubię od dziecka, to jest moja ulubiona zabawka w ogóle, jak byłem mały. Zobaczmy, co tu jest w środku. Mam nadzieję, że będzie jakaś instrukcja obsługi. Chyba będziemy mieli jakiś tunel aerodynamiczny do testowania tego samochodu. Chociaż na jakiś bardzo aerodynamiczny on nie wygląda, no ale dobra. I zobaczcie, tu są... Tu jest jedno opakowanie, tu jest drugie opakowanie i jest nawet trzecie opakowanie. I jest nawet czwarte opakowanie. I jeszcze tam jakieś klocki są. Jest więcej tego niż myślałem. Chyba będę miał więcej problemu ze złożeniem, z nałożeniem tych naklejek tutaj, które mamy, bo ich jest tu sporo i będzie trzeba to robić bardzo precyzyjnie. Kiedyś sobie dawałem z tym radę, więc myślę, że teraz, o kurde, co to jest? To są chyba felgi i mamy dwa wzory, widzę. Wygląda jakbyśmy mieli dwa wzory tych felg, nie? No dobra, coś sobie tam zobaczymy, jak to będzie nam szło. Na razie to na bok, to na bok. Instrukcja obsługi, właśnie. To jest bardzo przydatna rzecz. Mamy tutaj krok po kroku wszystko, jak wykonać. Musimy być takim ludzikiem, żeby dawać sobie lepiej radę. Jest tego tu trochę, co? Już nie mogę się doczekać, jak to wszystko poskładam. Ej, nie ma doświadczenia w składaniu klocków Lego. Podejrzewam, że ktoś z was ten zestaw złożyłby w 3 minuty, a ja będę tutaj troszeczkę się z tym bawił. Czy to źle? Przecież właśnie o to chodzi, żeby się z tym bawić, nie? Chociaż jak byłem mały, to miałem zestaw klocków, na których w ogóle nie polegałem, wiecie? Jakby były różne zestawy i sobie składałem, jak chciałem, co chciałem, z czego chciałem. Nie polegałem w ogóle na zestawach, jakichś tam instrukcjach i tak dalej. Tylko po prostu, no, składałem sobie, co tam chciałem. Różnie to mi wychodziło, to składanie, nie? Okej. Okay. Tutaj widzę, że to chyba nie ma znaczenia, jak my to włożymy. Dobra, lecimy dalej. Ludzika musimy złożyć. Ja tu mam gdzieś ludzika?
Jest głowa, zobaczcie jaka jest głowa. Ok, musimy to też otworzyć. Więc chyba po prostu musimy najpierw zacząć od ludzika. Jest ludzik, pyk. Czy wy wszystko dobrze widzicie? Mam nadzieję, że tak. Dobra, jest sobie ludzik. To jest pan ludzik. Musimy mu nogi doczepić. On ma chyba jakiś fajny skafander. Cyk. Jest uśmiechnięty. Musimy mu znaleźć hełm. Może tak wam położę, żebyście widzieli. W Forzie Horizon 4 mamy bardzo, no takie same właściwie te części, nie? Porównamy sobie później, jak to wygląda w grze, jak to wygląda w rzeczywistości, ale twórcy Forzy Horizon bardzo się postarali, żeby to wyglądało jak jeden do jednego. Czyli to, jak my sobie ten złożymy zestaw tutaj, musi być prawie tak samo jak w grze, nie? To jest bardzo fajne. Ups. Dobra, weszło. I ostatnie koło. Ja zawsze jak składałem jakieś samochody z tych zestawów, to zaczynałem od kół, to wiedziałem, że na pewno będzie tak. I miałem już trochę założone. No i to miałem taką satysfakcję, że o kurczę, jestem jednak mądry trochę. Jest tu, moi drodzy, szybka do kasku dla naszego ludzika. Jest chyba bardzo delikatna, więc trzeba uważać, żeby tego nie rozwalić. Szybę odwrotnie założyłem. Oczywiście, no czemu miałbym założyć? Dobrze. By się to teraz nie wyłamało mi. Cyk, cyk. O, super. I zakładamy mu na głowę. Pasuje? Pasuje. Dokładnie, ej, zobaczcie, tak dokładnie tak jak w grze jest. Tylko wiecie co, żeby mu obrócić głowę, to muszę ściągnąć kask i dopiero mu głowę obrócić. O. I już mamy. Mamy zrobionego ludzika. Super, o. Mamy tutaj chyba ten tunel aerodynamiczny do złożenia. Taki tam wiatrak, też mi wielki tunel, nie? To mamy do złożenia. Widzicie to? Widzicie to. No. No to teraz musimy sobie znaleźć części. Szukamy czegoś takiego. Cyk. Jest. Teraz szukamy czegoś takiego. Cyk. Jest. Pasuje. No dobra, idziemy dalej. Teraz to przyczepiamy tu chyba. Tak. Idę jak burza z tym, co? Teraz mi klocków zabraknie. Nie, nie zabraknie mi, dajcie spokój. Cyk. Teraz szukamy sobie czegoś takiego. To przyczepiamy tu chyba, czy nie? Czekaj, bo tu jeszcze musimy znaleźć takie potrójne rzeczy. Robimy ten taki tunel aerodynamiczny, taki wiatrak, który będzie dmuchał na samochód i sprawdzał, czy ma dobrą opływowość, czy też nie. Tu mamy coś takiego, cyk. Tu mam, fajnie się to składa, zobaczcie, idę jak burza. Kurczę, wiecie co, ja chyba będę składał sobie takie sam dla siebie. Usiądę sobie i powiem, a dzisiaj sobie walnę taki zestawik i cyk. I poszedł ze składaniem, nie? Idzie na razie bardzo łatwo. Dobra, zobaczcie co my tu mamy. Mamy taki wiatrak i on się będzie, on nie wiem czy się będzie kręcił. On będzie chyba udawał, że się kręci i naszym zadaniem jest teraz złożyć sobie. Muszę znaleźć coś takiego, tylko że z dziurami. Gdzie są dziury? Co jest pomarańczowe? To się. O jest! No przecież widzicie i nic nie mówicie. Co jest? Jak my mamy tutaj budować? Jak ja mam budować bez was? No, musicie mi trochę pomagać. Kurde. Dobra, już wybaczam wam tym razem. Więc tak. To mamy. Musimy znaleźć takie kółko. O, znalazłem. Kurde, orli wzrok. Teraz tu musimy przyczepić. Takie długie coś. Jak to. Musimy przyczepić tu. I tak. Orli wzrok? Orzeł ma chyba dobry wzrok, czy nie? No musi mieć, bo jakby on inaczej polował. Ja mam taki jak orzeł. On tam te myszy łapie. Lata w powietrzu, z kilometra widzi co upolować. No jest kozak. Patrz, to robimy tu, na pewno. Ale ciężko się obraca, człowieku. Wkładamy, aha, dobra, to będzie później. Ja już bym chciał wszystko od razu złożyć. Ja już bym tym McLarenem chciał jeździć, a to się nie da.
Ty nawet, jakiś klucz jest. To chyba dla ludzika, nie? Łap, ziomek. Cip. Muszę uważać na to. Z kluczem fajnie wygląda. Od góry to daję tu. I teraz musimy całe to coś przyczepić do tego naszego wcześniej zbudowanego rzecza, nie? Ale dalej mi się nie podoba. Aha, bo tutaj trzeba to wcisnąć. Wszystko u mnie, każda część w tym moim zestawie nazywa się to, dobra? Nie pytajcie dlaczego, po prostu tak jest. Cyk. Aaa, psuje się. Dobra. I jest. Obraca się, zobacz. Okej, okay. Więc mamy. To chyba gotowe jest, czy coś tutaj jeszcze będziemy robić, czy nie. No coś tutaj jeszcze mamy do zrobienia. Jeszcze tu trzeba takie małe klocki przyczepić, że niby to jest takie zakończenie, wiesz, aerodynamika i te sprawy, nie? I tak, mamy ramę samochodu. McLarena Senny. Widzicie dobrze? Widzicie czy nie widzicie? No, chyba widzicie, nie? Więc tak, tu jest rama McLarena Senny. I jedziemy. Już sobie tutaj pierwszą część złożyłem, bo chciałem tam na początku. O, i tu już mam pierwszy klocek, który będzie tak. Cyk. I tu widzę, że coś jest takiego dziwnego, małego. Bardzo łatwo zgubić te części. To są takie pojedyncze, malutkie klocuszki, z których ja sobie nawet nie zdaję sprawy, że tu może być przydatne, nie? No weź takiego jednego zgub i już nie złożysz całego modelu. No ale trudno, jakoś sobie poradzimy. Szukam takiego małego, takiego jak to, tylko że chyba czarnego, tak? Raz, dwa i trzy. Ile to jest 3 plus 3? Ja nie chodzę do szkoły, to nie wiem, no. Tu jest napisane, że 6, ale ja się mogę tam mylić. Może to źle jest. Ile to jest 3 plus 3? Cyk. Tu mamy tak. Jakiś taki boczny chyba panel, to będzie to. Przyczepiamy tu. Jeden boczny panel, drugi boczny panel. Dwa takie małe cosie. Przyczepiamy na kolorowy klocek. Pomarańczowy konkretnie klocek. Przyczepiamy to. Z jednej i z drugiej strony cyk. Wyrównujemy, żeby było prosto. Ok. I przyczepiamy chyba tu od dołu, nie? I mamy już taką prawie, że gotową ramę. O, ten ludzik mi tu pilnuje. Kluczem mi macha, żebym wszystko dobrze składał, e? Zobacz jaki cwaniaczek. Mój Lucek, ty coś źle złożysz. Ja się tym kluczem cip. Mamy już taki tunel aerodynamiczny. I tu już powoli rama nabiera kształtów. Jeszcze zostało nam sporo części do złożenia, ale idę jak burza z tym, kurczę, myślałem, że wyszedłem z wprawy. I zobaczcie, nabiera to powoli kształtów, mamy już błotniki, e? Mamy już błotniki w naszym McLarenie. Cyk, możecie sobie zobaczyć bliżej. Zaczyna to wyglądać, nie? Tak, mamy to. Znaczy tak, to może sobie być tu, nie? O, a to mogę wcisnąć tu. Zobaczcie, jaki sprytny, nie? Tu jest taki sam klocek. Spryciula. Teraz tu bierzemy. Tam jest potrójne takie coś, o. Sześć pinów, jak ja to mówię. Jedziemy dalej. Cyk. I tu mamy tak. E? Jedno musi być tak. Musimy znaleźć takie drugie od razu nakleić, żeby to było odbicie lustrzane tego pierwszego. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, ale zaraz zobaczycie. Bierzemy drugie. No, odkleję się. Ojej, dobra, mam. I teraz to musi być tak. Teraz zobaczycie, o czym mówię. O, precyzyjna robota! Teraz przyczepiamy tak. Nie wiem, które z której ma być. Muszę sobie przybliżyć do głowy. Dobra, to musi być tak. I to musi być tak.
Piękna sprawa, nie? Więc mamy, to jest chyba przód samochodu? Nie jestem pewny właśnie. A może tył? Tutaj musimy sobie wziąć. Aha, teraz będziemy składać coś oddzielnego, więc na razie. No i znowu ludzik mi się przewrócił. Ja nie wiem, coś on podejrzany jest dzisiaj. Teraz składamy chyba przód tego auta. Czyli to był tył chyba, co teraz składaliśmy. No nic, bierzemy sobie te takie kątowe sprawy. Cyk, raz. I dwa. Okej. I tak, teraz bierzemy sobie tu naklejki na bok na razie. Ale super mi się to składa, zadowolony będę jak to złożę, he? Tak, coś takiego. Ja sobie tak rozłożyłem te części mniej więcej tak jak były popakowane, że mam tu, wiecie, w różnych miejscach stołu, to jest mi łatwiej je zlokalizować później. No i mamy, zobaczcie, ludzik jak zwykle się przewrócił, ja nie wiem co mu jest. Uspokój się! No, tutaj już mamy, zobaczcie. Miałem trochę naklejania naklejek, tu są naklejki, cyk. I zobaczcie, już to powoli nabiera kształtów. Tu mamy, to jest chyba przód, nie? Czy tył? Tak, nie wiem do końca. To będzie chyba tył. To jest przód. I tutaj mam jeszcze jedną naklejkę, to przed chwilą sklejałem. Jeszcze trochę zostało do roboty, ale idzie jak burza. No i zobaczcie, to jest dosyć spore będzie, nie? Nie wiem, czy mam tutaj coś takiego, co wam... O, na przykład tutaj jest telefon. To jest tak iPhone 7, nie? Jest to wielkości telefonu będzie raczej takie. Czyli co, podoba wam się? No oczywiście, że są większe modele tych klocków, tak? No ale ten będzie chyba dosyć spory. No dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Nakleiliśmy naklejkę. Idziemy dalej. Teraz tak. Tu mamy to. To wam pewnie dużo mówi, jak ja mówię, o tu mamy to, tu mamy tamto, to wy już... A wy już od razu wiecie o co chodzi, nie? O mi się tu doniczka moja przewróci. To nie jest żaden jakiś fantastyczny kwiat, to jest taki... Co to jest? No to... O, to jest mięta. Ja sobie miętę dodaję do cytryna, woda i robię takie i się piję i dzięki temu no, mniej się chce pić. Numer 16 szukamy i to będzie chyba taki środek tego samochodu. Główny taki element, nieco przeźroczysty. Pyk. Wow, nieźle. No dobrze, i teraz z boku musimy dać ten... Czekaj. Coś mi tu instrukcja w konia robi. Tu ma być jedno. Wow, to jest, zaczyna to wyglądać. Naprawdę. Czy nie? O! Tak, nie tak. Puszczaj! Dobra, puściło. Na szczęście. Cię wystraszyłem, mi się tu wszystko zaczęło psuć. No dobra, idziemy dalej. Teraz tak, teraz... O, tu już krzesełka jakieś robimy. Kierownicę musimy wcisnąć. Thank you.
i tu mi trochę części pozostawało, jest na przykład szybka do ludzika, co mówiłem, że ona jest taka bardzo delikatna i takie jakieś drobne rzeczy, które pewnie by się zgubiły. Klucz jest do zestawu, nie? I w zasadzie mamy ukończony. Tak samochód wygląda sobie z góry. Oj, zobaczcie, McLaren Senna Cyk. Co wy powiecie na to? Tutaj mamy tunel aerodynamiczny, taki prowizoryczny trochę. Tu mamy klucz, jakbyśmy chcieli sobie naprawić samochód. I zobaczcie. Nie? Tak, tutaj mamy ten. Tu mamy światła z tyłu. Zobaczcie, jak to super wygląda. Tak? Tu sobie ludzik siedzi, widzicie go? Tu sobie w środku siedzi ludzik. I ma taką uśmiechniętą mordkę. Tu mamy wszędzie naklejki jakieś, a to w ogóle prosto nakleiłem prosto. Tak, i tu mamy tył samochodu. I to jest, no mówię, nie jest to duży samochodzik i składanie jego jakieś nie jest skomplikowane. Jest po prostu przyjemne. No i oczywiście samochód sobie jeździ, nie? Trochę ma luzy na kołach. Tak, trzeba będzie zbieżność sprawdzić. Ale sobie jeździ i wygląda, no myślę, że fajnie. Ruchomy spoiler. Tak, możemy sobie ruszać nim. Możemy nawet go tak do dołu docisnąć, no ale wiadomo, że tak się nie robi w sennie, nie? Cyk. Tutaj mamy, bardzo podoba mi się tył, taki dosyć szczegółowy, nie? Ładnie to wygląda. Cyk. Możemy sobie ściągnąć ten daszek. No to okno, powiedzmy, tą szybę. I tutaj siedzi sobie ludzik. I on tam się cieszy. Także McLaren Senna z Forzy Horizon 4 z dodatku Lego. Jeden z patronów dostanie ten samochód. Jeszcze możecie się spodziewać innych samochodów z Lego, które będę na pewno składał. Trzymajcie się. Hejka.